15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. To kolejne wsparcie dla określonej grupy przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa. Tarcza 6.0 rozszerza możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku na kolejnych przedsiębiorców. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Od grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Wszystkie wnioski o zwolnienie ze składek należy przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć na przyszłe składki. Od blisko roku zakład realizuje wsparcie, które dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc ZUS sięgnęła około 30 miliardów złotych. Zwolnionych ze składek zostało ponad 2 miliony firm na ponad 13 miliardów złotych. Zakład przekazał na konta do tej pory około 2 miliony 700 tysięcy świadczeń postojowych na ponad 5 miliardów 300 milionów złotych. W województwie podlaskim ze wsparcia polegającego na umorzeniu składek skorzystało ponad 45 tysięcy przedsiębiorców na łączną kwotę przekraczającą 325 milionów złotych. W ramach świadczenia postojowego rozpatrzyliśmy pozytywnie 67 tysięcy wniosków, a na rachunki bankowe przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawnej trafiło ponad 131 milionów 600 tysięcy złotych. Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, można uzyskać informacje na stronie internetowej www.zus.pl.